tej grupy. Tak, jak wspomniałem o tym na posiedzeniu wspólnej komisji, na podstawie porozumienia stron, rezygnację dotychczasowy prezes spółdzielni, pan Jasiu Pieszkowiak, w tej chwili trwa nabór kandydatów na to stanowisko, które zakończy się na początku listopada. Dziękuję. Czy były omawiane jakieś sprawy finansowe tej spółki? Na tym etapie, na którym ona teraz jest? Tak. Sukcesywnie omawiane na każdym posiedzeniu zgromadzenia następuje. Jest analiza środków, które firma pozyskuje w oparciu o zlecenia. Na ten moment głównym źródłem dochodów spółdzielni, chociaż nie jedynym, są zlecenia realizowane, znaczy zlecenia kierowane przez nasz samorząd. Natomiast będzie się szczególnie finansowo przez są firmy zachowane. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Jopowski. Nie wiem, dobrze się działa. Ja mam tylko uwagę, że mam nadzieję, że będzie kiedyś zbudowany chodnik na ulicy Fabrycznej w Pudliszkach, a w sprawozdaniu jest pomyłka. Nie na Fabrycznej, tylko na Szkolnej. I żeby się nie pomieszało w przyszłości, że już Fabryczna jest zrobiona. Dlatego proszę o poprawkę. Znaczy uzupełniając, nie do końca tak jest, bo oczywiście tylko odcinek chodnika przy ulicy Fabrycznej również był zrobiony. 15 metrów. Tak, ale rzeczywiście to nie jest pomyłka. Uzupełniłem tę informację w sprawozdaniu o ulicy Szkolną. Bo rzeczywiście był zrobiony na ulicy Szkolnej, był dłuższy odcinek na Fabrycznej również. Panie Przewodniczący, trzeba dodać słowo odcinka na ulicy Fabrycznej. Byłoby precyzyjnie. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Dopierała. Ja mam takie zapytanie. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie kontroli stanu technicznego dróg gminnych oraz opracowanie stałych projektów organizacji ruchu. Czy stan techniczny nie jest nam znany? Albo może jest potrzebna jakaś podkładka do składania, nie wiem, wniosków o dofinansowanie unijne, czy może do planów jakichś na przyszłość. I te stałe projekty, czy to nie będzie potem można zmienić, czy ewentualnie już coś tam się zmieniło i dlatego jakieś konkretne zmiany. Proszę coś bliżej. Dziękuję. Te działania podjęte są przez nas w związku z niedawno przeprowadzoną kontrolą najwyższej izby kontroli, które są już określone zalecenia pokontrolne, z których między innymi wynika sporządzenie tego typu dokumentacji. Czy jest to racjonalne, czy potrzebne, to jest kwestia dyskusyjna, natomiast są to zalecenia pokontrolne, które uznajemy za takie, które należy wdrożyć dla inwestycji. Uzupełniając jeszcze, wydaje mi się, że to też jest taka dosyć ważna i ciekawa informacja. Odcinek, który został zrobiony na ulicy Fabrycznej, został zrobiony w kooperacji z właścicielem nieruchomości, który zakupił materiał na tym gminny chodnik. Także tutaj też warto podkreślić udział mieszkańców. No to wiem, dobrze pan również powiedział. Dziękuję bardzo. Ja też zwrócę uwagę na to, że to kilka tego typu inicjatywy są u nas traktowane priorytetowo. W sytuacji, kiedy jest zakupiony materiał przez właściciela, który chce położyć chodnik przed swoją posesją na terenie będącej własnością gminy, to uważam, że należy tego typu inicjatywy wspierać i traktować jakby poza kolejności. Czy są zgłoszenia jeszcze? Proszę bardzo, pani Genowefa Skrobała. Jeszcze panie burmistrzu, zapytam, zespół szkoły podstawowej gimnazjum KROP i Pudlisze zostaje zakwalifikowany do udziału w projekcie Szkoła Wielkopolska. Co to jest za projekt i na czym polega udział tych szkół w tymże projekcie? To jest projekt skierowany do uczniów, którzy na pewno brali udział w pracach nad portalem internetowym. Będą mogli zaprezentować postacie Wielka Pola na
działania, czyli terenu gminy Krowia. Takie osoby zostaną później umiejscowione w takim dużym katalogu dotyczącym wielkopolskich. Projekt jest skierowany przede wszystkim jako działanie miękkie do uczniów i nauczycieli. Dziękuję bardzo. Czy to już wszystkie zgłoszenia? Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest wręczenie stypendium Rady Miejskiej dla uczniów za szczególne osiągnięcia poza szkołą. Szanowni Państwo, Rada Miejska podjęła uchwałę w dniu 25 września 2013 roku w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów za wybitne osiągnięcia poza szkołą. Szanowni Państwo, ja sobie pozwolę przejść tak na środek sali. Będę prosił, wywoływał osoby, które otrzymały te stypendia lub opiekunów, jeżeli nie będzie całych grup. I o wręczenie proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, panią Elżbietę Dopierała oraz pana burmistrza Krowi, pana Sebastiana Czwojka. Ja przejdę. Przyznaje się stypendia Rady Miejskiej dla uczniów za rok szkolny 2012-2013. Pierwsze, za wybitne osiągnięcia pozaszkolne w sporcie. Prosimy o wystąpienie, jeżeli jest, reprezentacja gimnazjum, zespołu szkoły podstawowej gimnazjum w Pudliszkach. Jeżeli nie ma reprezentacji, jest. Cieszę się, Pani. Chciałbym wymienić, czyli nie wiem, może w takiej kolejności dziewczyny się pokażecie, żebyśmy widzieli, żebyście miały przyjemność się pokazać nam tutaj. Oliwia Żelichowska. Dobrze, tutaj fajnie. Anna Serwatka. Julia Serwatka. Zofia Rupa. Aleksandra Cichowlas. I jeszcze Beata Toporowicz i Agnieszka Honzik. Nie wiem, czy jest pani Ewelina Sikora, trenerka, opiekunka, tak? Bardzo prosimy. Proszę bardzo o wręczenie stypendium. Tak. Dziękujemy bardzo. Drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego Podliszki w składzie Monika Burkowska, Natalia Junker, Katarzyna Sikora, Marta Walczak, Agata Gałka, Magdalena Szafrańska, Adrianna Witt, Wiktoria Żyta, Natalia Rambreczek, Olivia Żelichowska, Klaudia Witt. Troszeczkę kapciostwo, ale już uzupełnię. Też brawo. Chciałbym dodać, uzupełnić, że ta poprzednio wyróżniona reprezentacja zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu Gostyńskiego w piłce siatkowej dziewcząt Gimnazjada 2012-2013 oraz trzecie miejsce w finale rejonu Leszczyńskiego w piłce siatkowej dziewczyn Gimnazjada 2012-2013. A drużyna, która tutaj jest przed nami, zajęła drugie miejsce w trzeciej lidze serii B piłki siatkowej i awansowała do trzeciej ligi serii A. Serdecznie gratulujemy i proszę o wręczenie nagród.
drużyna uczniowskiego klubu sportowego Biskup Janka, Stara Krowia, to zajęcie pierwszego miejsca w eliminacjach wojewódzkich, trzeciego turnieju Orlika o puchar premiera Donalda Tuska oraz drugiego miejsca w turnieju Orlika o puchar premiera Donalda Tuska w kategorii dziewcząt młodszych, półfinały wojewódzkie. Proszę o wystąpienie, jeżeli dziewczyny są. Monika Kaszmarek, Suzanna Płaczek, Katarzyna Domagała, Jessica Kozak, Wiktoria Cieśla, Marcelina Kowali, Kinga Kozak, Milena Mendyka, Natalia Piernot, Marta Ruszecka. Drużyna juniora młodszego klubu sportowego Sokół Pałkowo w składzie Kamil Ratajczyk, Mateusz Cebulski, Michał Popielas, Witor Hędzel, Tobiasz Adamiak, Jakub Artkowiak, Kamil Rolnik, Mateusz Kniecik, Konrad. No nie wiem, czy to nie jest pomyłka, Konrad jest tutaj. Przepraszam, Konrad Andrzejewski, Marcin Rejek, Przemysław Waleński, Daniel Wojtkowiak. Jest mistrzem Okręgowego Związku Piłki Nożnej Leszno i z tego tytułu awansowała, występuje obecnie w Wielkopolskiej Lidze Juniorów Starszych. Uprzejmie proszę, jeżeli są przedstawiciele czy opiekun, nie ma nikogo, tak? To jest Dawid Kaczmarek. Nie ma, tak? Dziękujemy. Teraz są nagrody indywidualne. Kinga Kozak, proszę bardzo, to jest zawodniczka Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego Medyk w Koninie. Osiągnięcia to Mistrzostwo Województwa w hali w kategorii do 13 lat, Mistrzostwo Województwa Młodziczek, tak samo 13, Mistrzostwo Polskich Kadr Wojewódzkich też w kategorii U13. Oraz trzecie miejsce Mistrzostwa Polski w kategorii... Wszyscy zrozumieli, tak? Panie Przewodniczący, pozwolę dodać, że obecnie Marlena została zakwalifikowana do Mistrzostw Świata i wygrała turniej w Rumunii, ile dobrze pamiętam, tak? Tak. I jedziemy do końca. Dziękujemy. Marcin Jędryczka. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wawiskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Skoku w Dalach Chłopców. I drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych tej samej konferencji i w tej ostatniej, która była poprzednio tutaj dziewczyna, czyli Marlena Porażka.
nie powiem, bo ja byłem też mistrzem powiatu rawieckiego skoku, dał w tym skoku i jeszcze paru tam innych. Przechodzimy do, można powiedzieć, kolejnej konferencji za wybitne osiągnięcia pozaszkolne w kulturze. Zarządzeniem nr 59 przez 2013 burmistrza Krowi stypendium za osiągnięcia w sporcie w kwocie 300 zł przyznano Miłoszowi Kozakowi. Czy jest może obecny? Miłosz Kozak jest wyróżniającym się zawodnikiem kolejowego klubu sportowego Lech Poznań. W tej chwili jest powołany do kadry w wieku 17 lat. A jak zresztą kiedyś już mówiłem na posiedzeniu komisji, dwukrotnie robiłem sobie wycinki z gazet, gdzie występował w reprezentacji Polski w wieku, reprezentacja U16, czyli w tym wieku 16 lat, tak? Czyli jest wybitnym zawodnikiem faktycznie. Teraz już, tak jak powiedziałem wcześniej, jest powołany. Zresztą jak widzimy, pierwszy zawodnik, który tam jest powołany, to Anderlecht Bruksela, czyli taki też znany klub z Lecha Poznań. Trzech zawodników, a tak resztę to znane kluby z całej Polski. Serdecznie gratulujemy. Michalina Kordus. Zajęła drugie miejsce w trzecim festiwalu piosenki Stęszawska Piola, Stęszew. Zdobyła także na nagrodę publiczności podczas 12. finału powiatowego konkursu recytatorskiego imienia Kastra Wiastrowskiego oraz drugie miejsce w 12. powiatowym konkursie recytatorskim imienia Kastra Wiastrowskiego w kategorii szkoły podstawowej. Gratulujemy. Podczas 29. Wielkopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych imienia Jana Szulca Osieczki. Aleksander Sławiński. O, jest nama. Drugie miejsce w drugiej grupie instrumentów dętych blaszanych 29. Wielkopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych imienia Jana Szulca Osieczki. Julia Rufach. Pierwsze miejsce w drugiej grupie instrumentów dętych drewnianych 29. Wielkopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych imienia Jana Szulca Osieczki. Szymankiewicz.
Nagroda w kategorii kapela tradycyjna w 43. turnieju dudziarzy wielkopolskich. Drugie miejsce w 47. ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, a także wyróżnienie za udział w katarzynkowym przeglądzie kapel dudziarskich Domachowo 2012. Gratuluję. Joachim Rufal. O, tata. Pierwsze miejsce w trzeciej grupie instrumentalistów dętych blaszanych 29. Wielkopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów. Członków orkiestr dętych imienia Jana Szulca w Osiecznie. Gratulujemy. Artystycznym pod tytułem Przyrodnicze rymowanie otaczającego świata poznawanie. Także pierwsze miejsce w wielkopolskim konkursie plastycznym w zdrowym ciele, zdrowy duch. Gratuluję. Zmieniamy nasze miasta i miasteczka. Dziękujemy. Dziękujemy. Sara Kreczner. Pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie artystycznym Zmieniamy nasze miasta i miasteczka. Dziękujemy. Nagroda Poduszyńska. Pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie artystycznym Zmieniamy nasze miasta i miasteczka. Podobnie jak koleżanki. Dziękujemy. Proszę, Maria Konczewicz. Dyplom, nagroda aktorska za rolę w spektaklu pod tytułem Basi o grającym Imbryku w miejscowości Krajenka. Trzecie miejsce w 17. konkursie Mówimy Gwarą w kategorii debiuty Pukówcu Górny. Gratulacje. Mówimy gwarą w kategorii debiuty Bukówcu Górnym. Dziękujemy. Zapraszam Jagnę Knap. Drugie miejsce w 17. konkursie Mówimy Gwarą w kategorii debiuty w Bukówcu Górnym.
grupa teatralna na fali. W składzie Monika Lisiecka, Katarzyna Dykcik, Jagna Knap, Maria Konczewicz, Zofia Konczewicz, Julia Patelka, Oliwia Purpisz, Amelia Matusiak, Aleksandra Chuda, Maria Andrzejewska, Julia Korpus. Grupa zajęła trzecie miejsce w 10. Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych Złote Maski w Krajeńsku. Także otrzymała nagrodę w finale konfrontacji Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Województwa Wielkopolskiego Dzień Dobry Sztuko. Gratulujemy. Tak.